Hej, siam wszystkim tu. Kamruz, witam was w kolejnym odcinku, z której zagrajmy w Hearthstone. I zobaczmy, jaki mamy quest. Z dnia dzisiejszego mamy Rogala bądź Warriora. 5 gier do rozegrania, żeby dostać 60 golda. I mam ochotę jeszcze zagrać arenkę, niedługo zaczniemy grać znowu Constructed. I proszę, mamy akurat Warriora, więc nie będę się zastanawiać, kogo wziąć. Więc tak, Shield Maiden spoko, gdyby nie to, że nie mamy Shield Slamu i tylko wtedy jest to władza. Ja dziękuję. A Mani Berserker jest spoko kartą. Deathbite jest bardzo silną kartą. Arcani Tripper niby też, ale Zombie Chow daje nam świetne early game, postawię na early game. Bash, 3 obrażenia, 3 armoru. No, bez kart z synergią to nie jest takie fajne. Wezmę Jungle Panterę. To jest okej, trójka, nie jest jakaś super dobra, ale jest okej. Unstable Ghoul, to może być ok, biorąc pod uwagę, że zazwyczaj mamy synergię z damage'ami. Slam może być, Riderka jest spoko, bo bronię. O, dylemat, moi drodzy, to jest dylemat, bo z jednej strony Yeti jest zajebisty, z drugiej strony Pitfighterka jest zajebista i to jest takie pytanie, która z tych kart jest lepsza? Argent Squire nawet nie liczę, ponieważ te karty są za dobre, jeśli chodzi o zwykłe statystyki. Jakie możemy mieć karty na piątą turę, żeby było opłacalne? Armor Smitha. Wiesz co? To jest ciekawy wybór. Przejrzyjmy karty za 4 many, jakie mogą nam podejść. Wiem, że nie powinienem czegoś takiego robić, też w sumie czemu by nie. Porównajmy sobie szanse na to, co nam może podejść. A więc tak, patrzymy na czwóreczki. I widzimy dużo niefajnych czwórek, które są 3 na 5, które są 2 na 6, 1 na 4, ok. Taki szybki rzut oka, żeby porównać statystyki, ile tych czwórek jest opłacalnych, a ile nie jest opłacalnych, ok. Napatrzyłem się, może nie do końca, jeszcze tak zobaczymy. Ok. A teraz porównajmy do piąteczek. Krótkie podsumowanie, piąteczek jest lepszych piątek i... Inaczej, jest więcej lepszych... Inaczej. Średnia piątek, które będą lepsze na arenie, które są spoko na arenie, jest większa niż średnia czwórek, które są spoko na arenie, więc weźmiemy tego. Harde obliczenia. Dobra, Brewmaster, czy to nam się opłaci? Nie widzę żadnego value. Z drugiej strony to jest karta 3 na 2, więc czemu by nie? No, niech będzie. Tak samo Sanctuary Protector. Rampage. Niby mamy możliwość zbuffowania naszych kart za pomocą Rampage'u. Ponieważ Unstable Ghoul, Deathbite, ale czy to wciąż nie jest za mało? Wezmę słówkę. Silence może być lepszy. Spectral Knight, oczywiście bardzo spoko karta. Silver Hand Knight, bardzo dobra piąteczka. Bardzo spoko. Explosive Shift dla AOE. Nie, myślę, że wezmę Slam. Come on and Slam! Mamy tylko jedną broń, więc Death Coaster nie będzie taki dobry. Taskmaster, dobra, nie będzie Taskmaster. Berserker, bo dwójek mam zdecydowanie za dużo. Bolster. Nie, dzięki. Rampage. Dobra, niech stracę. Shredder! Arati. Arati jest bardzo silna. King's Defender. Ile mamy... Ogólnie broń 3-2 zatrzymany to nie jest dobra opcja. Ile mamy tauntów? Raz. Powiedzmy więcej z Sunfury Protektorką. Za mało tauntów, niech będzie Cobra. To jest dobra trójka. Diotron? Niech będzie. It's taunt, it's k. Nie mamy late game'u, to jest ten problem. Brewmastera weźmiemy, on ma możliwość skombienia z naszymi kartami. Dalej nie mamy dużej ilości broni. Silent Knight? Niech będzie. Nie jest jakaś to super dobra karta, ale nie jest jakaś super zła. Wezmę Frost Elementala? Czy może Fen Creepera? Frost Elementala. Kolejny Rampage. Oni lubią te Rampage. Bardziej mi się przydało Wolf. Werewolf. O, dobra, nie będzie Wolf.
Arati znowu, czy Yeti? Boże, ile tych Rampage'y, wezmę Arati, bo broni. Broni mają fajną synergię. Dobra, healer, bo potrzebujemy czegoś na późniejszy etap gry. O mój Boże, dobra, niech będzie ten Silence. No i niech będzie Belcher. Jak wygląda sytuacja? Chyba zaniedbałem trójki, ale dobra, dwójek mamy w pizdy, nad tego nie liczę. Mamy coś tam na jedną turę nawet. Dwójek mamy za dużo. Trójek mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, co nie jest tak źle. Czwórek mamy też bardzo spoko. Ogólnie nie mamy late game'u. Mamy early game, mamy mid game, nie mamy late game'u. Nie mamy AOE. Ale bym całkiem poszedł early game. Bo z tymi amanimi, brońmi, zamani, mogą, może być naprawdę duża buba. Na ile oceniam ten deck? W sumie nie wiem. Ale ten deck nie wydaje mi się słabym. Nie wydaje mi się słabym. Nie ma AOE, ale to jest Warrior. Warrior nie ma AOE. Nie ma hard removali, to jest bolesne. Ale ma niezłą dominację early game'u, tak mi się zdaje. Ma naprawdę niezłą dominację early game'u. Plus mamy te Rampage'e, okej. Wiadomo, to jest strasznie sytuacyjne. Wciąż to jest z dwie many bubów plus 3 plus 3, który jest bardzo, bardzo porządny. Jakieś tam taunty odrobinkę mamy. Doborów nie mamy, ale... No doboru nie mamy jeszcze. Dobór by się przydał. Wiecie co, znaczy zatrzymam poza Frost Elementalem. Powód prosty, byłem pewien, że mi jakaś dwójka podejdzie przez te dwie tury. Więc się nie bałem Taskmastera. Przez Taskmastera może bardzo dobrze skąpić zombie chow. I mógłbym zrobić zombie chow, Taskmaster, monetka Death's Bite, a potem nie wiem, Blood Raiderka i coś za dwie many, co nam pewnie podejdzie. Co to? Czyżby to był Avenge? Może być też ten bloker 2 na 1, ale w takim przypadku whatever. Najpierw zaatakujemy. Wolf, okej. Okay. Czy chcę zmonetyzować Taskmastera w takim przypadku? W sumie okej. Okay. Niech będzie. Okej, to nie, w takim razie to jest. To nie jest ten bloker 2 na 1, więc to jest pewnie Avenge. Mamy teraz Taskmastera i super. Nie mamy oczywiście many na Death Bite'a, więc będzie ciężko go słonić. Z drugiej strony mamy zombie chow, którego nie możemy podpakować, ale jesteśmy w stanie zadać 3 obrażenia. No, to już jest problem. Fuck! To jest duży problem. No dobra, będzie mieć opłacalną wymianę, no nie poradzimy na to nic. Siusz. No niestety, no nic na to nie poradzimy. Competitive Spirit. Okej. Okay. Wciąż jednak to jest buff zmarnowany tak naprawdę. Z racji tego, jeśli się wymieni, na pewno tak. Bo jeżeli się wymieni tak, dobijemy go po prostu Silent Knightem. Okej, okay, Seed of Champion. Teraz są parę opcji do wyboru. Wymienić się tak. Mógłbym wymienić się tak, tak i rzucić Brewmastera na niego. Ale to jest opłacalne. Wiecie co, jebać to. Nie boli mnie to. Silence! Nie boli mnie to kompletnie. Następnie tu rzucamy Blood Raiderkę. Blood Sail Raiderkę, która będzie miała, będzie stworem 6 na 3 za dwie many. Chore gówno! O i tak, chore gówno. Co, dobijesz mi go? Nie, okej. Silence! Czy chcę zombie chow cofnąć? Chyba tak. Chyba tak. Nie chcę, żeby wyleczył się on o 5. Z prostego powodu. Bardzo prosto go zabijamy. Mamy na stole 9, 11, 15 obrażeń. 17 obrażeń. Brakuje jednego do obrażenia. Więc konsekracja, okej. Okay. To boli.
No i dobitka, tak? No dobra, ale starczy jeden stack. It's something. Teraz pytanie, co chcę dalej zrobić. Mógłbym go zaatakować w twarz. I tak zrobię. Okej. Okay. Zdaję sobie sprawę, że straciłem bardzo, bardzo ciekawy removal w postaci 5 obrażeń. Wciąż jednak jest okej. Okay. Mamy utrzymany stół. W razie gdyby coś nie tak było, to mogę cofnąć zombiczał na łapę. Tak, to zawsze będą dwa obrażenia. To nie jest istotne, mam kobrę. To też nie jest istotne, ponieważ się nie przebije. Okej, może mi zabić Taskmastera. Commandant Slam, czy mogę zabić to Dominiona, tak? Wciąż spoko? Znaczy na pewno zrobimy tak. Dobra, najpierw zabierzmy kartę, wiecie? Kolejność. Znaczy w sumie czemu na niego? Dobra, to bez różnicy. Chciałem dobrać kartę. Jest okej. Okay. Oczywiście nie chcę sobie zwolnić zombie chow z oczywistych powodów. Dobra, mamy 6 obrażeń na stole w tym przypadku. Ten shield slam to był trochę misplay z mojej strony, ponieważ powinienem użyć tego na pajączku, ale podszedł silent, więc to naprawdę nic nie zmieniło. Pomijając 6 obrażeń, jeżeli nie ma taunta, oj, przepraszam. Jeżeli nie ma taunta, bądź... dobra. Dalej to nic nie zmienia. Niewidzialny taunt nie działa. Więc well played. Pewnie myśli, że działa, tu nagle zong. Sorry, mate. Ale jak to? Miałem tamto! Wszystko było tak dobrze zaplanowane! Co za bóg! OMG, lol! Cóż, gdybym nie miał niewidki, to by faktycznie mogło być problemem. Ale... co poradzimy? Mówiłem w ogóle, ile przewiduję wygranych na tej arenie? Chyba nie. Chyba nie mówiłem. W sumie nie wiem, ile. W sumie nie mam pojęcia. Nie jestem w stanie tego przewidzieć. No dobra. Garrosh versus Valyra. Garrosh versus Valyra. To nie jest dobry start. Zdecydowanie to nie jest dobry start. Wymienimy wszystko. A czemu mielibyśmy to zostawić? To by nie miało sensu. Jej. To już jest lepszy start. Druga tura. Albo druga tura, w zależności od tego, czy on coś wystawi. Okej, niestety broń będzie bolesna. Znaczy mógłbym go silence'ować. No dobra, nie będzie tak. Shield up! Może wyrzucić miniona za 2 many, co nie jest opłacalne, bo lepiej wstawić broń 2 na 2. Oczywiście. Ale może. Bo głupie. Może mi go ubić. Okej, okay, czyli robisz coś takiego. W tym przypadku mogę wystawić berserka, wymienić się. Będzie 4x4 zatrzymany, bardzo silne. Plus mamy możliwość użycia broni. Jeżeli, nie wiem, wystawić coś jakiegoś 4x2. Typka, co wątpię. 3x2, okej. Okay. Silence? Silence! Heavy rate, okej, okay, to jest silne. To było silne, nie będę ukrywać. Wciąż jednak mam też bardzo dobry, bardzo silny place. Zwany BOOM! Try this! Lokta Rogar! Pięknie! Bardzo zgrabnie. ABC rate bolał. Nie mówię, że nie, to było bardzo bolesne. Było bardzo dobrze wykorzystane. I'm ready, I'm not ready. O mój Boże! Co to za chore tempo play, tak serio. Tak stuprocentowo serio. Dobra, to jest tak spoko. Shredder jest dobrym podejściem. Co prawda coś za 5 many. W sumie my nie mamy niczego za 5 many poza Belcherem. Tak? Nie, nie pamiętam. Ogólnie polega nasz deck na zdominowaniu early game'u. Trochę nie udało się zdominować. Zrobimy tak. Zrobimy tak.
Czy chcę go cofnąć? Spellbreakera? Mógłbym. Ale wtedy by wymusi to wymianę... Jak zrobi tak, to ja się wymienię bronią, więc on tego nie zrobi. Czyli on zrobi tak i taka wymiana nie będzie opłacalna. Więc trzeba wymusić wymianę stworami. Tak. Z drugiej strony, zagrywając jego, mam możliwość zrobienia komba. Który się zestakuje z Rampage'em. Wiecie co? To jest dobre. Zrobimy jednak tak. Zrobimy tak. To myślę, że jest lepszy place. Te combo może tak dobrze działać z Rampage'em. O! Zapomniałem o tej broni. Okej, to był mój fail. To był mój fail. Ouch. To był mój całkiem spory fail, nie będę ukrywać. Come on and slam! Dobra. Jeżeli tak zrobię, on będzie 5 na 5, co nie jest dobre. Zróbmy coś takiego. Powalczmy o kontrolę stołu. Myślę, że to jest najrozsądniejsze. Okej. Bronę mi dobijesz tego. Ja rzucę kobrę. Dobiję ci tego. O nie, zrobimy to inaczej. Znaczy wiecie co mnie boli, jeżeli on użyje specjalu, to przeżyje atak tego typka. No ale wciąż musimy to zrobić. Victory for Sylvanas. For Sylvanas. For. Dobra, co zrobisz, przyjacielu? Co zrobisz? O, przewagę Kalin, znaczy tego. O mój Boże. Raczej tego nie wygramy. No i podekwipowanie broni, jesteśmy w dupie. Jesteśmy w dużej dupie. Jupa. Silent Night. Siusz! Niech będzie, albo się wymieni tak. Proszę was. Albo się wymieni tak. I wtedy wchłoniemy Demon Shieldem. W sumie taka wymiana, jeżeli ma coś lepszego, nie jest nawet zła, no bo wiadomo. Lepiej stracić 6 na 4 niż, nie wiem, 10 na 10. Przykład. Dobra. Okej. Okay. Wow. Dobra, to jest bardzo bolesne. To przecież mamy taką wymianę, co nie jest złe. Mamy taką wymianę, co też nie jest złe. Ale nie mamy kart. That's the problem. Wymienimy się tak i armor up. On się może niestety wymienić tak, więc tak naprawdę liczę na to, że podejdzie mi jakieś obrażenie. Nie wiem jakie kompletnie. Może być to druga ta babeczka, bo mamy dwie, co daje nam broń 2 na 2. Raczej tego nie wygramy, on ma za dużą przewagę kart. Niestety. O stary, dobra, jesteśmy w dupie. Amnojotron. Użyję broni. Możemy się starać go przewinąć w sumie. I żeby go Fatik dobił. Znaczy musiałby nam podejść jeszcze Belcher. I nie mam jak użyć Rampage'u, to jest najgorsze. To zawsze byłby milczy kart. Jadą po mnie, pomocy. Czy to by się dało wygrać, gdybym miał jakiś dobór kart, jakikolwiek. By faktycznie dało się wygrać, bym mógł naprawdę go przewinąć. Assassinate, wow.
dobra. Nie, nie ugram. O mój Boże, dobra. Nie ma opcji najmniejszej. Aha! Nie ma co tracić czasu, bo odcinek leci. A czym więcej czasu marnujemy, na niepotrzebnym bijemy, to w sumie to wy tracicie więcej czasu. Tak serio, chcielibyście tracić więcej czasu na oglądanie bijemu, niż zobaczyć kolejną grę. Lepiej się podać szybciej i tyle. Okej, okay, nie dam przeciwnikowi przyjemności zdobycia. Może to być fajne, może to być niefajne, ale czemu mam marnować was czas? Jesteście ważniejsi w końcu, nie uważacie? Ja tak przynajmniej uważam. No. Geralt versus Jaina. Geralt versus Jaina. Victory or death. W mnie to wszystko mamy tyle dwójek, że na pewno nam podejdzie coś lepszego. Coś z lepszymi statami. Definitywnie. Może nie. Chyba nie podeszło. Spokojnie, spokojnie. Ostro. Cóż, niefortunnie. O mój Boże, proszę, podejdź mi coś. Za dwie many, ja mam tyle dwójek. Cokolwiek. Cokolwiek, co nie jest Taskmasterem. Dobra, on nie miał drugi trucho, jeszcze jest o tyle dobre dla mnie. Okej, okay. Dziękuję, o to mi chodziło. Co prawda bym się ucieszył z innego piku. Nie, w sumie jest okej, jest okej. Nieważne, chyba nie mamy lepszego piku niż to, bo 3 na 2 byłby słaby z racji tego, iżby dobił nam specjalne. O mój Boże, jakie ty masz słabe place'y. Ale to jakie słabe. O mój Boże. Dobra, ogólnie boimy się do paków z jej strony, więc zarzucimy po prostu to. Jeżeli wymusimy użycie specjalu na niej, jak najbardziej spoko. Czwarta tura Shredder, bardzo mocna tura. Następna tura, piąta Spectral Knight, który też jest bardzo mocnym pikiem za 5 many. Z racji tego, iż... No bo weź... Zobaczmy to tak. My nie mamy tak naprawdę dużych kart w tym deku, co nie? To jest jedna z naszych jedynych dużych kart. I teraz ogarnijcie motyw, że... W sumie jest ciekawe. Zrobimy tak. Ogarnijcie motyw, że nie może się pozbyć fireballem naszej jedynej mocnej karty, tak naprawdę. No, jedynej, no. Nie wiem, co zrobić z maną, więc hop. Powinienem najpierw dobrać. Ale nie, w sumie i tak bym użył do paku, bo to byłby dobry place. Tak i tak nie zrobię, bo to mi nic nie da. Dobra, poświęcimy w takim razie te dwa stworki. Ale mamy ją. Dużą. No i przeżyła nam ta babeczka, więc tak jest okej. Okay. Okej, okay, dobra, co dalej? Anojotron jest bardzo ciekawy. Kolejność. Boimy się Flame Strike'u, co prawda. Ale... jeszcze nie może użyć Flame Strike'u, bo to my mieliśmy monetkę. Nie zapominajmy o tym. To my mieliśmy. Flame Strike'u użyć nie może. Ewentualnie Blizzard. Okej, okay, Fireball poszedł. No to jeden z naszych też nielicznych dużych minionów, bo dopak. Wciąż jednak. Aha. Czy problemem jest to, że w sumie możemy mu wyjebać. Nieważne. Top deck. W sumie mogłem się wymienić. Mogłem się wymienić w ten sposób, bym zadał jedno obrażenie więcej. Nie, ale w sumie to nie jest opłacalne. Nie, to jest głupota, co ja mówię, o czym ja mówię. Flamestrike oczywiście by teraz ciut zabolał, ale wciąż bym miał stwora 5 na 1, który by się od niej wymienił. Fireball, okej. Okay. To jest nasz drugi stwór, którego może już... Dobra, zużył Fireballa, jest okej, okay, co nie? Można powiedzieć, że jest okej. Okay. O mój Boże, a nawet mi się nie żal. Nawet mi się nie żal. Świetne podejście w tej grze. Jest bardzo na naszą rękę. Bardzo. Okej, okay, to może się nie zrobić czkawką. No, Berserk ma więcej ataku. Okej, okay, wciąż jednak go dobijamy. To nie był Ice Block, zdecydowanie GG. No i, ale wiecie co to było zdecydowanie?
koniec tego odcinka, właściwie jest. Dziękuję wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, żeby inni też mogli to zobaczyć, pozycjonowanie tej sprawy. A na ten moment się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, który będzie jeszcze dzisiaj. Będzie jeszcze dzisiaj, mam nadzieję, że wbijemy dużo wygranych. W sumie nie wiem, na ile stawię, czy ja powiedziałem, na ile stawiam te wygrane. Pewnie zapewne 6, bo w sumie nie wiem. Nie, ten deck jest takim spoko. Dałbym nie 6, bo 6 jest takie moje minimalne minimum, bo jestem bardzo pozytywnym człowiekiem. Ten deck ma naprawdę ładne early game i myślę, że 8 wygranych powinno się udźwignąć. Zobaczymy w kolejnych odcinkach. Pa, pa!